No, dzień dobry. Dzień dobry. A wczoraj lajta robiłem. Trochę. Nie ma. Tak. Nie. Zabierają. Nie. Nie. A niedawno wstałem. A, to bardzo dziękuję. A ja nie mam WhatsAppa. Ale nie odzywałaś się do mnie. Myślałem i powiedziałeś, że... Weź, po co ty wyłączasz to światło? Ja nie wiem. Ma. A ja nie wiem. Tak. Nie, ja byłem... Wczoraj byłem, a dopiero mam we wtorek, bo jeszcze nie tam nie poszło, bo to nowe. Nie. Nikt się nie odzywa, tylko ty się zaczęłaś odzywać. Nie, to chyba ona specjalnie. Tak. Ale trzeba się spotykać i porozmawiać. Nie, to niepotrzebne to było. Chyba cię przeprosiłem. I twoją rodzinę też przeprosiłem. Chyba jest film nagrany. No to oni specjalnie to robią, wykorzystują. Słucham? Nie. Nie. Wczoraj nic nie było. Ale ostatnio było, co nie? Bo mówiłeś, że się zdenerwowałeś. Tak. A dobra, nie będę na ten temat nie rozmawiać. Nie, ja nie rozmawiam na takie tematy. No ja wiem. No to samotny jestem i to temu... Nie. Wiem. Nie. Nie. Mówią drewniane nogi. Tak. Nie mam. A chyba normalnie chodzę.
nawet pokazywałem i nawet kucałem. O, mogę, o, wstałem teraz, o, i kucnęłem. Nie, mogę, o, 10 kuc. Normalnie. No chyba. No właśnie. Słucham? Tak. No chyba lajta robiłem wczoraj, o, nie wiem, chyba widziałaś, jak ja wyglądam. Tysiąc 200 ponad. A poza mi granica, Polska, dobrze. Tak. No, podatki płacę, za państwa płacę. No to widzisz, jak to jest. 15. No, na wszystko przyjdzie czas, trzeba poczekać, nie trzeba się spieszyć na nic. Miłego dnia. Dziękuję za telefon. Dobrze. To... No niedługo to trzeba się spotkać i kwiatka kupić dla ciebie. Tak, oni specjalnie to, żeby się śmieją się z tego. Żeby pośmiać się. Nagram. Dobra, no. To... Dobra, to zaraz zrobię. Jak skończył. No miłego dnia i pozdrawiam twoją, całą twoją rodzinę. Dobrze, bardzo dziękuję za telefon. Pa. Pa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. A gadają mam, że mam drewniane nogi. A właśnie. A może ty Wojtek gimnastykę robił, Wojtek? No pokazuję ludziom, że mam no, normalne nogi, a nie drewniane. A że ty nienormalne masz nogi? No i pozdrawiam Kamilę.